Katastrofa budowlana w bytomskim Bobrku. Wskutek zawalenia się kamienicy kilka rodzin musiało opuścić swoje mieszkania. Miasto zapewniło pomoc, tymczasowy lokum w hostelu i zadeklarowało, że do świąt wszyscy otrzymają lokale zastępcze. Mieszkańcy nie chcą jednak mieszkać w hostelu w kilka rodzin, bo jak mówią, nie ma tam dobrych warunków. Fatima Orlińska. Na zabranie swoich rzeczy, i to wyłącznie tych najpotrzebniejszych, mieli tylko godzinę. W czwartek mieszkańcy kamienicy przy ulicy Konstytucji w Bytomiu musieli opuścić swoje mieszkania. W piątek czekali od wczesnych godzin porannych do południa, by móc cokolwiek zabrać. Mieszkańcy parteru mogli wejść tylko przez okno, ponieważ budynek został wyłączony z użytkowania przez nadzór budowlany. Jesteśmy w takim położeniu, że po prostu noc ojciec spędził w tym hostelu, po prostu gdzie już nie chce więcej tam iść, po prostu, ponieważ są bardzo złe warunki. Mówi, że chyba najprawdopodobniej tam są pluskwy czy coś takiego, nie? Jakieś robactwo w każdym bądź razie. No co jeszcze mogę powiedzieć? No, od wczoraj, gdy to się stało, miasto zareagowało tak, zareagowało po prostu. No, rano mieli udostępnić, żeby pobrać rzeczy. Do tej godziny musieliśmy czekać, żeby to wszystko pobrać. Weźmie no, jakieś ubrania, jakieś jedzenie. Jest okres świąteczny, ludzie. Pamiętajcie o tym, że każdy ma już lodówkę zapełnioną. Szpiżarnie, każdy już przygotowywał się do gotowania, do wszystkich rzeczy. I co teraz z tym wszystkim się stanie? A miasto mówi, że oni już mają lokale zastępcze i na święta dostaną. Jakie dostaną lokale zastępcze? Pokój z kuchnią? Nie wiem, hostel, żeby wspólnie gotować, nie wiem, z następnymi 50 innymi rodzinami? Mieszkańcy podkreślają, że miasto zadeklarowało pomoc, ale z hostelu korzystać nie chcą. Miasto zapewnia, że lokatorzy nie zostali pozostawieni sami sobie i możliwie najszybciej otrzymają lokale tymczasowe. Bytomskie mieszkania, nie czekając na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, już rozpoczęły poszukiwanie lokali przejściowych dla tych mieszkańców. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu też na okres nadchodzących świąt. Wiemy, że nikt nie chce spędzać tych świąt w hostelu, każdy chciałby spędzić je w domu. Mieszkańcy mogą również szukać na rynku lokali przejściowych. Wówczas bytomskie mieszkania zawierają umowę najmu takiego lokalu i zapewniają ten lokal mieszkańcowi. Jednocześnie miasto tłumaczy, że długi czas oczekiwania na możliwość wejścia po rzeczy wynikał z czynności, jakie na miejscu prowadziły służby i inspektor nadzoru, który podjął decyzję o wyłączeniu całej kamienicy z użytkowania. Łącznie ewakuowano mieszkańców z 4 lokali. Na miejscu okazało się, że doszło do zawalenia fragmentu ściany pustostanu 3-piętrowej kamienicy. Na miejscu pracowały służby policji, straży pożarnej i powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Z sąsiedniego budynku ewakuowano 6 osób. Zabezpieczono teren zdarzenia. Na dzień dzisiejszy planowane są dalsze czynności z udziałem biegłego z zakresu budownictwa. Jak po południu poinformował bytomski urząd, dziś zapadła decyzja o wyburzeniu obu części kamienicy. Prace będą mogły ruszyć w przyszłym tygodniu.